Dobra, zrobiłem sobie krótką przerwę, wyłączyłem Ogamę. Przez to, że wydawało mi się, że przez Ogamę mam mały błąd, że po prostu nie słyszę dźwięku wydobywającego się z telewizora, bo jakby ktoś nie wiedział, to ogólnie mój ekran główny, to znaczy w sumie poboczny, bo główny to jest monitor, a telewizor mój czyta jako poboczny, nie wiem czemu. Ale miesza, ten naprzeciwko mnie to jest telewizor. Kto się nudzi? Dobra, weźmiemy tą planetę doszczętnie, wyniszczymy ją, kolonizuje. W ten sposób. Okupować. W sumie ty wracasz tam. Ruchy flot. Ty. Lecisz tam. Wpierw strzel. Nie krzycz! Zamian! Mój drogi kolego! Kredytki mi zabrakło dosłownie. Dobra, żeby nie wyszła wojna pomiędzy nami, to następnej już turze muszę go sobie wysłać traktat handlowy. O Boże. Wstrzymuję. Chyba działa tylko jeżeli jest multiplayer. A i wtedy nie obiecuję, że wszystko się uda. I teraz lecimy do Burlatich. No już patrzę. Przychylniejszym okiem. Ruch. Atak. Floty buduj to. Ruch ciebie buduj to. Kichnę. Kichnąłem.
Dobra. I dostajemy te dwie. Mam rację? Pewno mam. Terraformowanie na Gaję. Dobra, kredyty. Bo zaczynam nie mieć już co budować. Jeszcze raz i po kłopocie. Dziękuję. U plus 6 do kredytów, to powinien się spłacić. Sześćdziesiąt na tym krążowniku. Ciągle czterech, który powinien być. Dobra, leć tu. Właśnie miałem atakować, Boże Święty. Skończył się traktat handlowy, zrzuć. Rozmieszczenie. Jaki nie wart. Z wami bym odnowił z chęcią. Do widzenia. I z, nie z wami mam, czy z wami jeszcze by się przydało. To jest ciekawe, że w ogóle traktat pokojowy, Boże, pokojowy, ten bierze i się zdrożeje, o, tak powiem, że drożeje. Dobra, to nic mi nie pozostaje jak rozwalenie kompletnie już tej planety. O, wzięli się ekspansem zajęli. No i to jest w sumie jeden z tych bardziej brutalnych sposobów na przejęcie planety. Ale jednocześnie dostajemy czystą planetę. Niczym nieskażoną. Żadnymi konstruktami innych cywilizacji. Weź tutaj leć i zbuduj mi bramę. W tym samym momencie możemy ciebie zniszczyć, bo jesteś już niepotrzebny. Ruch jednostek, ktoś znowu wyszedł z umowy. Dobrze. Ruch. Okej.
Bym wziął to, bym miał wtedy dodatkowe budynki do budowy, zwiększające produktywność, szybkość produkcji. Jednak ja sobie wejdę w drzewko technologiczne. To chyba to weźmiemy. Bo ile nam już badań zostało? E, niedużo już tego. Spójrzcie. W ogóle powinni zrobić tak, że od czasu do czasu ta technologia przyszłości bierze i sama nam dodaje jakąś tom. Jakoś boosta. Plus jeden do każdej kolonii, bo nie wiem. Dobra, leć tam. Chwilowo tutaj czekać. Jaka to jest flota? 4. Czemu komputer zawsze daje swoich generałów na statki kolonizacyjne? A czyli to są kupcy? Tak, kupcy. Moi kupcy! W późniejszym okresie zapłacą za zdradę mojego. Ich pobratyńcy zapłacą za zdradę mojego imperium. Zapłacą za dopuszczone się zdrady. Nigdy im już nic nie wybaczę. Bronicie, ruch floty, monuito, Septnatura. Tutaj zaczynam coraz bardziej wchodzić z tą kolonią. Chyba im został tylko jeden układ. O ile się nie mylę. Wybierz produkcję u was. No, mogę budować oba. To jest zarąbiste w tej rasie, że można po prostu wszystko budować od tak. Jedź, jechać. Jechać z koksem. Patrzcie na to. Słodkie. Jak dla mnie,
to powinni zrobić w Master of Orion coś takiego, że jak podbijemy daną rasę, w sensie będziemy mieli populację danej rasy, to na danym obszarze będziemy mogli brać i tworzyć statki, które są charakterystyczne dla danej rasy. Typu właśnie jak podbiliśmy te koty, to byśmy mogli robić takie dziwne statki. Które nie powiem, przyjemne nawet są w swoim wyglądzie. Mi się osobiście bardzo ten wygląd podoba. Dużo bardziej przynajmniej niż statki kosmiczne, takie typowe. UFO. Ciebie bym poprosił. Krążownik. Pancernik. I to jeszcze dwa. Ile to się będzie robiło? Aż tak dużo nie zarobi. Ale jednak. Mam ranicę. W sumie z tym nie może zrobić. Dużo bym kredytów zyskał, ale nie. Jeszcze nie teraz. Nie, jak jestem tak blisko ostatecznej ich końcowej anihilacji. Idę teraz tu. To jest takie. Przychodzę? Mówię. Cześć! To jest moje. Oni mówią. Nie. A ja tutaj mam na papierze. Na jakim papierze? Na statku. Chcesz zobaczyć? Wolę nie. To jest coś w tym stylu. Wy uciekacie. Miejmy nadzieję, że się z siłami nie przeliczyłem. Ładnie. Teraz się z statkami kolonizacyjnymi. No i odwrót. Dobra, wycofali się. Atakujemy. A macie zająć się tą kolonią. Was proszę tu. I to macie mi zrobić. O. Ruch. Atak. I tutaj. Ruch jednostek. Ty się nudzisz. Leć mi tu.
Tomasz? Nie. Spokojnie, wami się chwilowo nie przejmuję. Mam inne imperium do zasymilowania. Spokojnie, kotek. Spokojnie. Ile? 20? 10? Ok, powinno się do tej pory ustabilizować. Potem dobudujcie to. To, ok. Ruch. No proszę was. Stary, ale o co ci chodzi tej kamerze? Nie, no jeszcze tej świeżo podbitej kolonia. Świeżo podbita kolonia, a oni już wchodzą. Po prostu, no nie wierzę. Boże, czy ty to widzisz? Świeżo podbita kolonia, która sama nawet nie może prosperować. Ty leci tam. Ty też. Ty mi leci tu. A jaki trójkąt? Ładny. W sumie jaką wy macie siłę? Ja mam ledwo 100. Skończyłeś robić, to leć mi tam. Ty się skończyłeś robić. To leć mi. Mnie nawet nie, nie możesz liczyć, zniszczę cię po prostu. Stary, czemu masz tak mało kredytek? Jak masz z sobą zrobić umowę handlową, skoro nawet nie masz za... Jak mi zapłacić za umowę? Ruch. Kto się nudzi, ten z Barankowa. Dobra, lećmy dalej. Postaram się teraz, by nie brać już tych umów handlowych. No chyba, żeby poprawić. O, no chyba, że tak. No chyba, że właśnie w ten sposób zapewniam sobie, czekać o nim. Trudna matematyka. To jak ja wyślę im 230.
230, co możecie mi zaoferować? Zaakceptuję to. Traktat handlowy, zaproponuj. Dobra. I dostajemy bonusowe 10 kredytek. Właśnie, bo niektórzy mogą się zastanawiać, a co to znaczy TBC? Ja to czytam w ten sposób jako Billions Credits, biliony kredytek. Kredytki? W sensie kredyty? To ogólnie była waluta w sumie Senatu z Gwiezdnych Wojen. Przynajmniej ja tak sobie to tłumaczę, a przynajmniej też w innych dziełach pod kultury science fiction mówiło się o kredytach jako formie płatności. Nie, to tak źle. Ciekawe, czemu on ma tutaj takie trzecie oko. The news. A wyobrażacie sobie, jakie to musiało być smutne? Wyobraźcie sobie. Jesteście prostym farmerem. Tak, farmerem. Żyjecie sobie na jakiejś tam planecie. Nagle przejeżdżają kosmici i podbijają waszą planetę. No niby smutek, protestujecie. No ale trzeba pracować jednak. No to pracujecie. Pale lat później przyjeżdżają, nawet się jeszcze nie pozbieraliście, a tu kolejni kosmici zrzucają na was bomby chemiczne, broń biologiczną, a potem jeszcze okupują waszą planetę, przez co nie możecie się wziąć bronić. Kurde, trzeba dobudować tym planetom świeżo podbitym posterunki. Już to w sumie nawet trzeba by zakolejkować. Dobra, to zamiast tego. Dobra, w ten sposób. Ok. Kolejna tura. Ryly. O, ale jestem ja. Ale trzymajesz się na mnie. Bardziej lubisz. Nikogo nie lubisz. Ale się uśmiecha. Głosuję na siebie. Tego no ici. Jaka to jest dziwna nazwa. Tego no ici. XD. A to chyba chodzi o te rasy sprzymierzone. No tak, ten kto włada rasami sprzymierzonymi, włada polityką. Oczywiście.
że też wcześniej na to nie wpadłem. No ale przez podniesione podatki ludzie zaczęli być niezadowoleni. Dobra, w sumie już jest 30 minut odcinka, to jest ostatnia tura, którą wytwarzam. A czemu mi już nie pokazuje tego jako Orion, jako mojego? Bo jeszcze mi tutaj nie zbudowało. Dobra, do... Dokończy się to budować dwie tury i kończy odcinek. I tak z wami chcę mieć wojnę za chwilę. Nie. Leć ty mi tu. I znów Orion stał się nieuchwytny dla innych raz. To jest moment, w którym rozpocznie się. A co to to? W którym rozpocznie się kolejna wojna. Wojna z Ulem. O terytorium wschodu. Dobrze mówię? Wschodu? No nie wiem, jak tak. To znaczy, zakładając. Nie. A może zachodu? Nie wiem. W sumie. Mało jak zwał, to jest przecież galaktyka, tutaj nie obiega słońce. O, w sumie? A wyobrażacie sobie wprowadzić taką galaktykę, taką, takie coś do Mass of Orion, albo do innej takiej gry, co to się ma takie właśnie układy, to żeby galaktyka wirowała i te układy mogły zmieniać swoją konfigurację, ale liczba wejść by była taka sama. Ewentualnie by na chwilę wygasły. No ale jednak, wyobrażacie to sobie, jaki by to chaos wprowadziło? No ale ja się z wami żegnam, moi drodzy. Zapisuję. I życzę wam miłego dnia. Odcinek będzie się nazywał. Kres Imperium. Kres Imperium. Dobrze, żegnam się z wami. Życzę miłego dnia. Cześć, do widzenia. Pa, pa.